jeżeli on się przestawi, ona się przestawi się i wcześniej przyjdzie bez ubrania. I... Znaczy jak, bez ubrania? Goła? Ubrania. Nie, ale pieszo ona mój ten. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Kawę. Maria. Kawę. Ja mówię kawę. A kawę? No. Zbożowa. Zbożowa. Panie Krzysztofie, wesoła nowina, tak? Wiem, powiem tak. I wesoła, średnia nowina dla mnie. No jak średnia? Kobieta będzie. Kobieta w dom wejdzie, no. No, to bardzo dobrze. Ale Wojtek musi mnie przedstawić imię jej, bo na ale jeszcze... Ona przyjdzie, przedstawi się sama. Tak. A ty ja nie mogę tego mówić. Ale czego? Ja nie mogę tego mówić. Przedstawi się. Jestem taka i taka, całe to, że po prostu chcę po prostu zamieszkać. Chcę. Ja chcę z nią przeprowadzić. Ale przepraszam bardzo, kurwa. Wreszcie daj mi coś powiedzieć, kurwa. To nie ona nie będzie tutaj mieszkała. Będzie, będzie. Spokojnie. Kurwa. Uparty jak osioł. No Krzyśku, powiedz no. A ty jak baran. Dziękuję, kurwa, nie będzie mieszkała tutaj. Będzie. Nie. Zapoznasz. Kurwa pierdolę. Zapoznasz jak przyjedzie, no po co masz wiedzieć teraz imię, no. Nie, ja muszę... No nie miał ochotę, to się przystawi, porozmawia z tobą, a nie ja będę zdradzał jakąś tajemnicę. I powiem bez sensu. Dla was, że... To nie zależy, to tylko zależy od niej. Że ja nie będę mówił, co ja... Ja chcę życie ułożyć, ona też chce życie ze mną ułożyć, żyć wspólnie, zgodnie i... No ale Krzysiek, powinieneś się cieszyć, że tutaj, tak? Powiem tak. No powiedz właśnie. Chcę ci wypowiedzieć na ten temat szczerze i uczciwie. Trochę cieszę się, trochę nie. Bo jeszcze nie znam tej dziewczyny, Wojtka, jak ona wygląda, jak ona wszystko... Ona była tutaj. Przed bramką, a ty i ludzi powiem, pisywa, i powiem tak, puszczałeś. Jak ona przyjdzie, przedstawi się dla mnie, porozmawia ze mną i tak dalej, na moich zasadach, to tak. To dobrze. To przepraszam bardzo, bo mam 26 wynajmę sobie mieszkanie, halo, wyprowadzę się, kurwa, i nie będę przychodził. Halo. Całkiem tutaj, bo jeszcze tak oparty być. I powiem tak. No Krzysiek, ale obowiązki ci odpadną. Nie będziesz miał tyle obowiązków. Podzielicie się na trójkę obowiązkami. Ale ja ją meldować nie będę. Ale to ja już, ja nie wnikam w to. To już wasze sprawy. Nie trzeba, to mnie wymeldujesz i my gdzie indziej będziemy mieszkać. Ja nie wiem co to za kobieta. Ja nie będę robił. Ja kupię sobie mieszkanie. No właśnie. Wejdzie z ubraniem ze wszystkim, powie: wypierniczy Korunowicz, ty nie rządzisz, ja przyjąłeś mnie, ja nie mam gdzie pójść, ja mieszkam u brata i tak dalej, a teraz no brat dobrze, nie będzie. No dobrze, brawo, wreszcie Korunowicz powiedział prawdę. Chcesz się mnie pozbyć? Ja muszę ja się wiedzieć. Wprowadzę, kurwa. Inne nazwisko przedtem. Ale no to będziesz wiedział, no. Nie, to... teraz on niech mnie powie, Wojtek. A teraz ja imię, a ja jedno ja nie nazwiska, znam. Przepraszam bardzo. Lecz nie nazwisko, imię. A ja nie muszę mówić. Ja nie muszę to upublikować. Nie. Imię musisz powiedzieć. To poza kamerą ci powie, teraz nie. Właśnie. Dobrze? No, ale dzisiaj, teraz. Sama się przystawi. No to już musicie się między sobą dogadać. No ale Krzysiek, są tego plusy. Ja zaraz napiszę, że po prostu ty nie będziesz tutaj nie zamierzał. Napisz, żeby ona się, żeby ty ją mnie przestawił. Nie pisz, Wojtek. Nie postąpuj tutaj, pochopnie, Wojtek. Bo kurwa zaczyna kurwa Krzysztof to kurwa robić. No ale to wiesz. Ja no. nie mogę powiedzieć, że to jest Violeta, Agnieszka, jakaś nie wiadomo co. A nie możesz powiedzieć, że to jest Violeta, Agnieszka, Paulina, Marzena, Krysia, Jola i tak to dalej. Jest. Nie możesz i nie możesz powiedzieć. A dobra, to... kurwa, zamknij to kurwa dupę, kurwa. To właśnie ty zamknij dupę. Ty nie będę tutaj mieszkał. Prać kurwa z tobą. Ale nie kłóćcie zaraz, się. Kurwa, rozpierdolę ten telefon, kurwa, wszystko. Zaraz ja wyrywam kurwa kabele, kurwa, nie będzie żadnych kamer. Nie będziesz kurwa rządził kurwa mną. Ja nie będę miał prawo rządzić? Jeździłem
kurwa, patrzyłem. O, o! Chcę, kurwa! Nie żadnych w domu twoim! O! To właśnie nie mój dom. Ja cię prowadzę nie wiadomo jaką pijaczkę, no, kurwa, łajdaczkę. No nie będzie nie sprawa żadni. Już właśnie piszę. Najlepiej. Że to nie zamieszka na to. Ale czekaj, jeździliście dzisiaj szukać kafelków, tak? Kafelki, kibel nowy. Całe te, żeby remont zrobić obikacji, żeby prysznic, nie prysznic, całe te, to ja mam, kurwa, ja mam płacić pieniądze? Ja, to nie moje mieszkanie, masz pieniądze, to remont, rób, kurwa, rób wszystko. A mówię, że tak. Ja piszę, nie będę. Wszystko ja bym dał na fakturę swoją. Na co? Na fakturę będziesz brał. No, bo ja płacę za swoje pieniądze, ja będę miał, kurwa, a co? To dobrze, nie będzie do tego. Ale Krzysiek, to on od podatku odliczy przecież, tak. No. Na firmę. A co ja z tego będę miał? O tam będę mieszkać, albo tam, pod szkielkami, na podwórku, tak? Ale poczekaj. Ale sobie. Pierdalej, nie będzie. Nie będzie. Wojtek rządzi. Brawo! Nie będzie tutaj mieszkała. Będzie sam tutaj mieszkał. Kurwa, zobacz, kurwa. Sam będziesz mieszkał. No ale Krzysiek, cieszyłeś się. Cieszyłeś się, a już... Jeżeli on mnie przestawi, po jaka imię... No toż nie przyjdzie ci od razu z torbami, już ciach... Ona nawet... powiedziała, dzwoniła dzisiaj, że chce się... Ja dzwoniła, napisała do mnie, ja będę powoli się pokowała się. No! A ty pisałeś, wcześniej mówiłeś całe, że zgadzasz się, jesteś zadowolony. Ale teraz, ja zgodziłem się... Nie, nie będzie! Ja piszę, że... Ale pod takim warunkiem, żeby... Poczekaj, Wojtek. Nie, ja piszę, że... Ty mnie musisz powiedzieć imię, nazwisz... imię. No to imię powiesz mu, no, nie. Wojtek. Poza kamerą, teraz nie. Nie pisz, imię. Wojtek, nie pisz pochopnie, nie postąpuj. Wojtek, spokojnie. Po co te nerwy? Ja piszę, będziemy sami mieszkać. Po prostu Krzysiek chce wiedzieć, kto tu przyjdzie, no. A ona przyjdzie... Ona od razu nie ściuchami nie przyjdzie. On jest! Piszą, ma zamknie to, kurwa! Swoją jadaczkę, kurwa! A ty ja, to, kurwa, jutro jedziemy, ten samochód będzie sprzedany. No i dobra. No, brawo! I precz, kurwa! Jak to, żeby dla właściciele po sesji, kurwa, nie przedstawić osoby obcej? Jak to? Jeszcze mówię, że ja nie rządzę. To kto tu rządzi? On? On właścicielem jest? No ty jesteś, dobrze, ty jesteś właściciel, no jak najbardziej. To właściciela? To jedziałek jadę wymordować się stąd, kurwa, precz z tym domem, kurwa. To jest Jola, to jest Mogosia, to ja mam pieniądze. To jest taka, tak się nazywa i tak dalej. Z 20 tysięcy będzie kosztowało, kurwa, remont. Czy ja już jem? Co ja mam pierdolić pieniądze? Radę jem. To dobrze, poniedziałek pojedziemy, ja ci dam 20 tysięcy i ja pójdę, kurwa, do lasu, kurwa, spać. Halo. Remont kupię. I w pizdu, odpierdoli się ode mnie, nie będę ci, kurwa, nic dawał już. Spierdalaj mnie. Wiesz... Piszę, będziemy razem mieszkać. Tu nie będziemy mieszkać. Chcesz, to proszę, nie powiem, bardzo. Widzicie, no, nie chcę przedstawić się jakąś niewiadomą kobietę, osobą obcą dla mnie prowadzić do mojego mieszkania? Czy, Wojtek, masz rozum? To właśnie ja to siebie prowadzę. No ale przecież... Ja jestem za... Nie, przepraszam bardzo, ja nie jestem, kurwa, gejem. Ja chcę mieć, kurwa, kobietę, kurwa. Normalnie, kurwa, żyć, a nie, kurwa... 6,5 roku tutaj żyję i się kłócić, kurwa, z tobą. Mam dosyć tego. Piszą, że ja mam list. Wypierdol jego, tego knura. Wiesz, Wojtek, ja mam list taki. Chcesz przeczytać, to przeczytam. Czytałem tobie, to na kamerze przeczytam. No jest napisane. I mapkę zrobiono, że tu ten dom zburzą, a nowy postawią, albo sklep postawią. Że tutaj ona mieszka, nie będzie. Już napisane jest, to nie puściłem. Ale Wojtek, trzeba spokojnie, no Krzysiek. No, zobacz, co się, kurwa, dzieje, kurwa. Przyjdzie, przystawi się, że ma kontakt, cały te, że pisze, widziała dwa razy. Po prostu... Ja się na razie nie pakuję. No dobra, nie to, czuję, nie to spierdalam jest z tego domu. Precz z tym, kurwa, domem. Nie jestem, kurwa, komunistą. Dom zły, dom zły. Tak. Spokojnie, precz, po co te krzyki?
Ja chcę, żeby... Ja jedno chcę, Jacek. Ja nie krzyczę, ja tylko jedno. Ja nie mogę, kurwa, powiedzieć, jak ona się nazywa. To jej będzie, przyjdzie, o, to wszystko, inie, przystawi inie. Się, porozmawia. Moje ciuchy przywiezie. A dobra, zamknij to, no pójdę, kurwa. Powiedziałeś ściuchami, nie będzie, on się kurwa. Zgodził się ściuchami. Ja proszę ciuchy mieszkać. Swoje. A ty, Grzyciu, 26, kurwa. Wypierdalaj stąd. Ja zadzwonię, kurwa, tak, i powiem. Będziemy w bloku mieszkać. Wypierdalaj do Lublina ciuchy swoje wyrosz. Ja mu swoje ubranie muszę powiesić. Daj mi szczapę, daj mi wszystko. To nie będzie na to mieszkać, powiedziałem. Już napisałem. Nie tak? Dogadacie się, spokojnie. Nie. Po co te krzyki, nerwy? Nie. Ja powiedziałem, że jeżeli mnie nie naprzód nie będę wiedzieć, to... Nikt nie wejdzie. To nie, ona nie wejdzie właśnie. No i bardzo dobrze. No i brawo, o brawo! Wreszcie to normalna jest decyzja. Sam zamieszkam z nią i sam będę kurwa żył i będę spędzał z nią czas i będę kurwa gotował. Będziemy rozmawiać uczciwie, a nie kurwa na stop się kłócić, kurwa, jak ja z tobą się kłócę. No jak ona długo utrzymał, bo pokazywałeś. A i wczoraj do mnie na wojsku... nie ta, kurwa, to inna do ciebie dzwoniła. Jakaś pijaczka, łajdaczka. Że mnie kocha, że mnie srocha, że cię zakochała cię we mnie i tak dalej. To może ta, może ty chcesz przyjść, bo Wojtek powiedział, tu niedaleko mieszkasz. Halo. A po co? Nauczyć Wojtka? No, to dzwoń na jego telefon i na numer. No to pierdolę, kurwa, byś... Może rozdawaj numer mój, kurwa, ja pierdolę. Ja wszystkich numery kasuję, kurwa. Ja dzisiaj a byłem... A czego on dzwoni, mówię... Dobra. Ja do ciebie to nie dzwoni na twój numer, a nie do mnie. No to dawaj twoje numery, kurwa. Ja dawaj. Nie daję. Ale Krzysiek, popatrz. Krzysiek, posłuchaj mnie, mogę coś powiedzieć? Już? Tutaj mieszkać. Mogę coś powiedzieć? Ja tu też nie będę mieszkać. Jak poznasz jej imię, tak? Zapoznasz się z nią. Tak? To dwa razy była. Porozmawiasz z nią. Miałeś tutaj tyle widzów, kurwa, było 50 osób. Ona przy bramko była, nie wchodziła, rozmawialiśmy, dałem numer, mam kontakt. Bardzo. I mam, utrzymuję kontakt, a ty kurwa. Ja nie kurwa żadna. Do widzenia, nie. Do widzenia ci powiem. I tak samo ja spierdoliłem do Krakowa i spierdolę ja ciebie. Ja nie jestem już. Kurwa! A mnie to kurwa, już mam cię dosyć, kurwa. Ja nie jestem kurwa to nie! A ty nie jesteś kurwa! No! Jo! Kurwa to w burdelu! Idź się jeb do burdela! Spierdalaj, kurwa! Jak no macie, spierdalaj! Jutro, kurwa, o! Będzie otwarte i ten, kurwa, samochód będzie sprzedany. Jacek nie nas mój, wypierdalę tobie! No to dobrze, to trzeba spierdalać stąd już, wiesz. To twoje słowa. To i dobrze, będę spierdalał. I powiem tobie, jeżeli on się przestawi, ona się przestawi się i wcześniej przyjdzie bez ubrania i... Znaczy jak? Bez ubrania? Goła? No, ubrania. Nie. Ale pierwsza ona mój tak, się pakuje. Przepraszam bardzo. Ona się pakuje, przyjdzie na rozmowę, całe te, jaka jest sytuacja i z tobą porozmawia, jak to jest naprawdę i po prostu wtedy. Ona napisała. A to zapisała. Ciebie, że ja jest mogę się pakować. To ona myśli, że już ty napisałeś, że zgoda. Ty, zgodziłeś się, kurwa, dobra, kurwa. Ja już mam mieszkanie, na szkole ci ten telefon, wyjebiemy jego. O, wyjebiemy, tak. Pierdolę tę chatę, kurwa. Tak. Wyjebiemy. Tutaj nie będę robił łazienki, precz, kurwa, z tą łazienką. Wisę całe życie będziesz ci był. A precz z taką babą. No, pijaczku. Dobrze. Ale nie znasz, Krzysiek, to nie oceniaj. No nie znasz, nie widziałeś. Przecież powiedziałeś. Obrażasz, kurwa, wszystkich, kurwa. Nawet powiedziałeś, że nie wiesz, jak ma na imię. No to jak ty możesz tak mówić o takiej kobiecie? To będzie on to i. Co robi? Zataja. Zataja? Nie. Tak. Ona powiedziała, że dlaczego? Nie boi się? Czegoś boi się? Bo jak człowiek... Zabij to, kurwa, bo jak człowiek mówię. Zataja, to dobra, boi się czegoś. Nie będzie mi jutro, kurwa. Boi się. W dupie mam to. Boi się. I zobaczysz, ukaże nie będziesz. Proszę mi oddać kluczyki od samochodu. Zobaczysz. Proszę kluczyki mi oddać. Kurwa, słyszałeś? Proszę mi kluczyki oddać, wiesz, kurwa, nie będziesz jeździł tym samochodem. Poczta przywodzi listy. Wiesz co? Ja muszę je bonała. Mówi tak. O tu go. O. Mówi. Krzysiek. Nie tuszy jabłony. A mówię.
Wiesz co? On Paweł się nazywa. Ja mówię, Paweł. A okno było otwarte na noc. Wiatr wiał. Przeciąg był. Tak. Serciło mnie. Weź moczę. Własną moczą. Na trzy. Czym? Moczą własną. Nie. Jaką moczą? Własną. Moszną? Moczą. Nie, takiego rodzaju. Sikami. A, sikami. Ja myślałem, że moszną. Moczą. To Moczą, tak? Tak. No. Własną. Weź na trzy. Wszędzie tu, tu. I na noc połóż się. Przez wczoraj przyjechał. Jak przyjechał? Dobrze. No napisałem. Lepiej. A dzisiaj przyjechał. Mówię, jeszcze na trzy. Raz. A dziś przyjechał do Wojtka. Paczkę przywiózł. Do Wojtka. Jeszcze stoi paczka. A chuj to wypierdoli to paczkę. I powiem tak. Mówię, pytam cię, a jak szyja, panie? Jak ręką odjął? Ty chyba znachor. Ty, no a to dobra, no to zobacz. Jak moczem posmarujesz, a kałem też się smaruje coś? Nie. Nie? Nie. Tylko moczem, tak? Moczą. Moczą. Tak, od przeciągu mocz. Aha. Jak przewieję tu, czyli tu, to bierzesz normalną swoją mocz, do pojemnika sikasz. Do szklanki. Co? Do szklanki. Może do kubka, do szklanki, no byle czego. No. Albo do wiadra, kto zależy ile szcza. Albo do wiadra, ale czyste musi być. No to, no to już nie brudne. No, no jeśli ty się wybierzesz, kurwa, na rębę, kurwa, kibla, normalnie. O kurwa, i tu do łóżka, kurwa. Wadzieńca. Nie będzie niczego, nic nie zależy. Trzesz sobie, jeszcze raz. Trzesz. Idziesz, łożysz się, śpisz. Na ranku wstajesz jak zdrowy jak rycz. Wiesz? Czyli Meksykano miał rację jak pił mocz. Nie, pić nie można. No ale on pił i mówił, że to... Ale pić nie można. Nie można, tak? Nie. Tylko wcierać w siebie. Tylko wciera się, bo to jest lekarstwo po prostu. Lekarstwo własne. Aha. W nagłych wypadkach można pić własną mocz, ale w nagłych wypadkach, jak górnik jest w górnictwie, nie ma co się napić, a zasypany, on musi się ratować własną moczą. Wtedy już ostatni ratunek jego życia. Wtedy może pić. A tak nie jest dozwolone picia własnej moczy. Rozumiem, dobra, już nie gadajmy o moczu. Czyli co? Nie będzie tutaj? Nie, nie będzie, tak? Nie. Ale łazienkę byś miał, Krzysiek. Nie, nie będzie żadnej łazienki. Za 20 tysięcy. Ja cię... Ja i Wojtek byłem. Chciał... Ale Wojtek chciał wyremontować. Jacek. Słucham. Nie będzie, ja powiem tobie, tak ja powiedziałem jedną rzecz dla Wojtka. Jeżeli on powie poza kamerą imię... Nie mogę, kurwa. Ona jak stawi się, porozmawia, to wtedy. Ona może mnie fałszywie powiedzieć imię. Tak, o fałszywie. A ty powiedz zaraz, proszę dowód. Ona może... No, to a za co ty? W dowód będziesz zaglądał? Co? W dowód będziesz zaglądał? A muszę. No jak ona chce, żeby ja ją zamrydował? Nie przyjdzie. O, to ona od razu ucieknie. Tak. Jak ty powiesz, daj dowód. No, usłyszę ten filmik i będzie... A nie obchodzi to. Jak ona... Mówi, od razu zamrydować. Dobra.